Tczewski zespół Timex WB został mistrzem amatorskiej ligi siatkówki. Sukces zapewnił sobie, wygrywając mecz na szczycie z wicemistrzem Defektem Pelplin. Terminarz tak się ułożył, że w ostatniej, trzeciej kolejce ligi zespoły rozgrywały mecze o pierwsze i o trzecie miejsce, a więc finały. Chociaż rozgrywki toczyły się systemem każdy z każdym. Mecz o trzecie miejsce szybko się skończył. FC Polmo Tczew zaskakująco łatwo w trzech krótkich setach pokonał Guru Gniew. W innym spotkaniu zmierzyły się ze sobą dwie dotąd niepokonane drużyny. WB Timex Tczew i Defekt Pelplin. Najwięcej emocji było w pierwszym secie, którego 25-23 wygrali Pelplinianie. Drugą partię Timex wygrał bardzo pewnie, do 11. Trzeci set był zacięty do pewnego momentu. W końcówce jedną serią tczewianie odjechali przeciwnikom i wygrali 25-16. Czwarty set był potwierdzeniem dominacji Timexu, który wygrał go do 16, a tym samym cały mecz 3-1. Do zakończenia ligi pozostało jedno spotkanie, ale wynik meczu pomiędzy WB Timexem a Guru Gniew nie zmieni kolejności w końcowej klasyfikacji. Organizatorem amatorskiej ligi siatkówki są Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Powiatowe Centrum Sportu.